Witam ponownie w Horizon Zero Dawn. Lecimy z całą serią i proszę Państwa, na początek przedstawię Wam te punkty umiejętności, które ostatnio miałem do wydania. Koniecznie łapkujcie, jeśli chcecie więcej Horizona, subskrybujcie, będzie cała seria, będzie dodatek, będzie zabawa. No i proszę Państwa, mamy tutaj mapkę. Tak się prezentuje, no tutaj już pierwsze jakieś siedliska, więc spoko. Siedlisko złomiarzy, tutaj mamy biegunów. I tu jest serce matki. I też widzę, że mamy jakieś ogniska, tak? Później tak, wytwarzanie. Wytwarzanie, modyfikacje są jakieś. Na razie zero. Spoko. To też, żebyście wiedzieli, co tutaj się wyprawia, nie? Modyfikacje ubiorów, pułapki, amunicja. Okej, fajnie. Strzała myśliwska. Strzała ognista. Utwórz zadanie. Jakieś zadanie na ogniste strzały są. Utworzono zadanie. Spoko. Tu jest podróż. A podróż? Pakiet szybkiej podróży. Ciekawe. Ekwipunek. Tutaj mamy taką dzidę, powiedzmy. Włócznie, tak? I łuk myśliwski. Karia. Super. Przedmioty specjalne, amunicja, pułapki. I umiejętności. Tutaj mam trzy do wydania. Bezszelestny cios. Naciśnij, aby wykonać. Cichą eliminację małych maszyn i ludzi, by zadać większe. Tropicielka, spoko. Później mamy czas biegnie wolniej, gdy celujesz w skoku. Lądowanie. Też niezłe. Na razie sobie wezmę jedno to. Spowolnienie czasu. Kurczę, spowolnienie też będzie... chyba korzystne, co? Zwiększoną szansę. Wabik. Przyspiesza leczenie. O, dodatkowe surowce. To na bank. Rozłóż zasoby i modyfikacje. Więcej metalu. Wiecie co? Na razie sobie wezmę to. No i dobra, i lecimy. Kurde, ile tu się będzie działo. Jeszcze mamy menu misji. Misje, tak. Rozpoczęte zadania, ognista strzała. Czyli to jest takie zadanie dodatkowe, tak? I tu jest aktywne, znajdź Rosta. Czyli mamy główną fabułę, mamy poboczne jeszcze takie zadania. Rzucać pancerz maszyn. No, sporo jest takich, widzę, że jeszcze samouczków. Przewracać małe maszyny, ale... teraz mi to mówicie? Okej. Tu jest tak. I tu jest tak. Szybki zapis, ręczny zapis. Czyli w tych ogniskach mamy zapisy. No to trochę soulsowe, ale można sobie też zrobić ręczne. No to super. Torba na leki pełna. To pewnie też te torby będę mógł sobie ogarnąć, nie? Lepsze. Czyli tak, tutaj strzelamy. No dobra, uczymy się, nie? I tu jest ten, no i spoko. Tu mamy taką lutę. Mieliśmy zapolować dziś rano. Czemu go nie ma? Gdzie on się podział? Okej. I tu szybko biegamy. No i co, jak wam się podoba po tym pierwszym odcinku? Moim zdaniem jest coś fantastycznego. Świetny świat. Co on tam robi? No i ciekawy gameplay, już teraz to widać, już teraz to widać. Tam stoi. Co się z nim dzieje? Tu mamy takie, widzę, punkty żółte. Aloy. Jesteś. Wszystko w porządku? Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję.
Musisz być gotowa. Albo zginiesz. Zejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą Serca Matki. Północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Czy jest coś jeszcze? Nie. W porządku. Czy martwisz się tym, co będzie po próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Banitą. Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja... Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Zajmę się częściami, a przy okazji odwiedzę Karsta. Aloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Okej. Na czubku włóczni. Jeszcze tutaj nie wspomniałem. Na razie widzę, że mamy taki lajtowy ubiór i u mnie też będzie taki lajtowy. Więc jak później będzie mroźno, to założymy lepszy pancerz, nie? No to tak, zobaczmy. Mamy misję. I teraz tak, zadanie ognista strzała. Okruchy metalu i płomień. Okej, czyli tutaj też to mamy. Ogniste strzały. Czyli to nam się zrobi. Coś go naprawdę gryzie. Jeśli myśli, że go porzucę, to się myli. To się srogo myli. Czyli teraz mamy mapkę. Tu jest siedlisko biegunów i tu jest karst i kup potykacz, czyli najpierw tutaj. Ale fajnie. No na razie będę zbierał wszystko. Ten marszczyn. Obszar ognisko. Ale jaja. Ale fajny świat jest, naprawdę ładny świat. Obręcz. Całe życie nie wychyliłam nosa poza dolinę. To się zmieni po próbie. Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się, kim była. I dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Jeśli to cokolwiek zmieni. Dobra, czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć stado. Okej. Czy tu coś po drodze jest? Powiedzmy, że są kolejne ognicha, nie? Na razie sobie będę zwiedzał. Superancko. Mam nadzieję, że wszystko śmiga. No u mnie wygląda... zajebiście, że tak powiem, no. Tu jest skok. Tu jest dash. A wierzchowca żadnego nie mamy, tak? Dobra, pójdziemy tu. Ciekawe, czy będą jakieś jeszcze... proszę państwa, inne maszyny po drodze. Czy to jest tak po prostu... na razie spokojnie, nie? Kurde, tu mamy ten łuk. Tu mamy dzidę, nie? A tu jest strzała myśliwska i strzała ognista. Dobra. Wszystkie sobie zwiedzamy. Easy. Teraz tak, jest siedlisko. Coś się zaczyna dziać.
Oznacz cel. No kurde, ciekawe, jak tak wejdziemy na pełną walkę. Serce matki, ale fajne. Ej, bardzo fajne, że... Czekajcie, którym to było? Tym. No i dziwne sterowanie jeszcze. Dobra, muszę się przyzwyczaić. Okej. Tam mamy do podświetlania ścieżkę. To jest biegun. Trochę tych biegunów jest, czyli teraz tak, powiedzmy, że się skupiamy. Ten ma ten zbiornik. Ale tutaj... Oj... Zbierz płomień z biegunów, zbierz metalowe okruchy z maszyn. Będziemy próbowali po cichu. Czujka. Dobra, padła. Maszyny są szybkie. Dobra, i teraz co? Wygaszą? Czy lecą na mnie? Lecą na mnie. Ja sobie muszę jeszcze tą czułość ustawić, bo... Jest dramat, ale ładne te headshoty idą. Ładne te headshoty idą. Okej, weź wszystko. Dobra, mamy płomień. O, na razie trochę na przypale, nie? Ale widzę, że jak dużo tych maszyn się zbierze w jeden, oj, to będzie ciężko. Ja taki respekt mam przed nimi. Naprawdę mam respekt. Powiem wam, że no, jest respekcik. Teraz tak, tam czekają. Zauważyli mnie. Ale jaja. Kurde, muszę sobie sterowanie szczerze zmienić, bo jest bardzo nieintuicyjne. Nie może być pod X-em kucania, ale to spoko. Ogarnę sobie. Teraz tak. Mogę sobie wytworzyć, nie? 20. Ale ekipa. Płomień z biegunów. Ale jak one widzą mnie z daleka. Niesamowicie, dobra, spróbujemy taką walkę otwartą. O kurde. Dobra, czyli coś takiego. Ale jaja. No powiem wam, że nieźle. Taki, nie wiem, na razie mam taki respekt, że w ogóle nie chciałbym z nimi walczyć, ale z drugiej strony... Okej. Czyli tak. Dobra, wytwórz ogniste.
Ognista strzała. Zobaczmy, jakbym tam strzelił. No, coś tam się pali, nie? Ale jaja, na razie tak powiedzmy, że ten świat sobie ogarniam. No niby są mocne, niby nie, nie? Takie kurde... Ja jestem zaintrygowany i to bardzo, to jest taki... Nowy gameplay, naprawdę nowy gameplay. Świetnie. Teraz one polują na mnie. No. Ale dymy. Dobra, weźmiemy sobie to. Jak macie jakieś tutaj właśnie porady, jak z nimi walczyć, to opiszcie, bo ja na razie się wdrażam. Ale pokonam. Myślałam, wszystkie, czemu nie? Będę szukać całe wieki. Nie, widzę, że nie. To jest ta czujka. Ale szarżują, nie? Trzeba naprawdę dobrze strzelać. Na padzie się troszkę pouczymy, ale... Warto dobrze strzelać, naprawdę. Z tego łuku. Czyli tak. Na razie to jest pierwszy akt z takim łukiem, więc zdecydowanie... Czułość do wymiany. Ale jaja. Dobra. Sporo tu jest tych maszyn. Zobaczmy. Tak, tu jest naprawdę sporo tych maszyn. Spróbujemy wszystkie jakoś okiełznać, nie? Dobra, nowy plan. Użyjemy. Easy. Wam, że mega giera, ale trzeba się naprawdę sporo na razie nauczyć, nie? Ja tutaj otwartą walkę proponuję. Okej. I pada na ziemię. Super. Dobra, na razie się pouczymy na tych jarząbkach, nie? Cię kręcę, ile tego jest? I tu tak w całym świecie będą latać? Ale mega. Tu jest w ogóle jakieś mini zadanie, nie? Drut. Co tu jest za zadanko? Hej, tok! Chcesz mówić z wyrzutkiem? Pomóż, błagam. To naprawdę ważne. W czym więc problem? Noga cię boli? Nieważne, chodzi o moją córkę. Ma kłopoty. Poszła za złomiarzem przy kolebce. Boję się o nią. Nie mogę nawet wstać, a moja córka zaginęła. Pomożesz mi? Czemu twoja córka poluje sama na złomiarza? To przeze mnie. Poszedłem za nim, a on pocharatał mi nogę. Ledwie umknąłem, a włócznia została w maszynie. Zrobiła ją Edina, moja przyjaciółka. Ona
Odeszła rok temu. Jest bardzo ważna dla Arany. Dlatego ruszyła za złomiarzem. Wiesz, że matrony mogą cię wygnać za rozmowę ze mną, prawda? Nieważne. Szukałem jej sam, ale nie dałem rady. Znajdź ją, dobrze? Przyjmę każdą karę, jeśli ci się uda. Więc Arana poszła do kolebki matki? Na południowy wschód. Zabroniłem jej tam iść, ale po śmierci matki jest nieznośna. Popatrz na mnie. Wdowiec Kaleka. Ojciec, co zgubił córkę. Proszę, pomóż mi to naprawić. Dobrze. Zrobię, co w mojej mocy. To dla mnie bardzo ważne. Błagam cię. Okej. To jest takie zadanie... Misja poboczna to jest. Okej. W ślady matki poziom 4. Na razie mamy to. Pokaż na mapie, będzie tutaj. Ale jaja, nie? No myślę, że na razie to była padaka, moim zdaniem. Jeśli chodzi o... Muszę zachować suche ubranie. O rozgrywkę, ale wdrażamy się, bo moim zdaniem jeszcze muszę sobie tutaj przestawić sterowanie, także chwilka. Dobra, proszę państwa, troszkę ogarnięte. Mamy tą czułość, bo jeszcze nie było w ogóle takiej zabawy z maszynami, nie? Więc teraz mogę sobie to dostosować i myślę, że będzie dużo lepiej. Też dla płynności rozgrywki fajnie, jest spoko, tego potrzebowałem, bo to jednak wdrożenie się dopiero w taką grę, także spoko. Załatwię to szybko. Zobaczcie, od razu wchodzi, nie? Pyk, pięknie, ale tutaj jest tak dużo tych rzeczy do ekwipunku, że to jest szok, naprawdę bardzo dużo. Zobaczmy, tu jest jeszcze... A, znajdź... Wiecie co, mogę to zrobić, bo to jest po drodze. To takie zadanie poboczne, nie? Kłopoty. Niech mi ktoś pomoże! Są wszędzie! O kurczę! Potrzebuję Patrzcie, pomocy. Jak fajnie tutaj się przemieszcza. Nie mogę zejść! No to tak. Sprawdzamy. Pomocy! Ścieżka. Spoko, spoko. Niech mi ktoś pomoże! Utknęłam tu! Zabij czujki. Spokojnie, spokojnie, pani. Nie ma problemu. No, zapis też można robić, nie ma sprawy nawet w takiej misji. A tu zobaczcie, jest taka linka, nie? Nie mogę Żółte zejść. Elementy są. Pomocy! Żółte elementy są oczywiście do eksploracji. Utknęłam tu! Teraz tak. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Utknęłam tu! Nie, po cichu. Tak! Załatwię! No, po cichu jest fajnie. Dobra. Teraz mogę... Troszkę w zwarciu. Ale dostał! Świetnie! Dobra. Let's go! No dobra, coś tam bijemy. Oczywiście na paździochu wolę w takie giery. Masz chwilę przyjemniej na rozmowę? Gra. Tak jest. To się przyda. Dziękuję ci. Myślałam, że te czujki rozerwą mnie na strzępy. Wysłał mnie twój ojciec. Czas wracać. Tak myślałam. Ale nie wrócę, dopóki nie odbiorę złomiarzowi włóczni matki. Ta włócznia wiele dla ciebie znaczy. Matka zrobiła ją krótko przed śmiercią. Nie wierzę, że ojciec ją zgubił. Nie chciał tego.
Złomiarze są niebezpieczne. Wiem, ale nie mogę znieść myśli, że już jej nie odzyskam. Twój ojciec bardzo się martwi. Martwi się za każdym razem, jak odejdę na 10 kroków w krzaki. Słuchaj, nie chcę cię stracić, Arano. Wiem, ale naprawdę mógłby nie krzyczeć tak często. Jak znalazłaś się na drzewie? Wytropiłam złomiarza w okolicy. Dojrzałam go nawet, ale wtedy wykryła mnie czujka i wezwała stado. Na wszechmatkę. Nie jestem dość dobra, by odzyskać włócznie, prawda? Poszukam twojej włóczni. Tak? O, dziękuję. Twój ojciec szukałby cię dalej, gdyby nie noga. Znajdziesz go na południe od serca matki. O nie. Dobrze, pójdę do niego od razu. Dziękuję. Czyli tu będzie dalszy wątek, tak? Z włócznią. Tutaj tą ścieżką. Ale jaja. Ślady pazurów. A dajcie znać, jak wam się podoba wizualnie gra, czy wszystko fajnie na YouTubie, w tym 4K. O, mogę tego potrzebować. Czy wszystko śmiga? Kurde, ale ten świat naprawdę intrygujący. Mega, no, mega. Mi się urywa. Tylko trzeba musiała sobie... Musiała zobaczyć złomiarza. Jeśli pójdę tym śladem, powinnam odzyskać włócznie. Trzeba sobie ogarnąć wszystko, nie? Dobra, mamy ścieżkę. Troszkę jeszcze ta walka, bo tam widzicie, na przykład jest kolejna czujka chyba. Kolebka matki. Zadanka będę robił wszystkie, więc tu nie ma problemu. Pam, 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 pam. Oj, jakiś lisek. Ej, lisek jest. Urywa. Pewnie przekroczyła rzekę. Sprawdzę po drugiej stronie. Okej. Nie, no jasne, już to miałem. Czas spoko. Odwiedzić Karsta i zdobyć potykacz. Już jesteśmy tu? Kup potykacz. Dobra, to jest to zadanie główne, natomiast... Ja idę jeszcze po śladach, nie? No to idealnie zrobiliśmy tą misję. Idealnie. Fajnie, że tam zajrzałem. Ognicho... Ognicho jest tu. Tu jest południowa brama w ogóle, obręczy. Południowa brama obręczy. Tutaj nie przejdziemy za bardzo, nie? Są jakieś dziki. Jest jakiś ziomek, dobra. No i chyba to tutaj. Złomiarz. Kurde. 8 level ta maszyna? Tam. Czas dostać włócznie. Oh my god. Ej, 8 level. On sobie poszedł. O kurde, z tym złomiarzem może być ciekawie, bo mamy 4 level, to w sumie mogę sobie umiejętności jakieś kupić, nie? Wabik. No tutaj mamy tą podróżniczkę, zasoby i modyfikacje. No niech będzie to. Pojemność torby, no, niech będzie. No dobra, co my tu mamy? Jest tak. Złomiarz. Czujka.
Złomiarz kolejny. Kurde. Trzy razy złomiarz jest. Ale będą jaja. Trzy razy złomiarz i... z dwie czujki, nie? Najpierw trzeba by tą czujkę, ale... czy ja mogę go ściągać na hita? Kawę. Chyba tak. Widzę, że tak. Dobrze wykonana broń. Rana się ucieszy z jej odzyskania. O, okej. Okay. Już odzyskałem. Oh my god. Jest źle. Dobra. Wróć do toka. Dobra, tam są mocne maszyny. Ole, ole idą za mną. Ma ten zbiornik do góry, nie? Jakie tu są dymy? Dobra, na razie tyle. Czyli wróć do toka. Ej, fajnie, fajnie. Czyli można sobie tutaj po cichu robić takie zadanka. Natomiast aktywuj misję. Pomów z Karstem i kup potykacz. Dobra, czyli tutaj... na tej ziemi w miarę. Tylko tamci mieli 8 level, nie? To ja mam 4, to na razie jest kiepsko. Ale połasiłem się o tą włócznię. Nikogo nie widzę. Chyba jest bezpiecznie. Pewnie trochę ekspa będzie, nie? Tam. Chyba jest wzburzony. No, 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 odwiedza mnie wyrzutek, wszechmatko uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś, tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę, zawsze. Coś się stało, że jesteś taki drażliwy? Po próbie zostaniesz wojowniczką i będziesz mogła handlować w sercu matki. Może zwyczajnie nie lubię tracić klientów. Klientów, którzy nie łamią prawa, gdy sprzedają wyrzutkom? Tak jest. Nasze dni przewiny będą wspomnieniem, jeśli zachowasz milczenie. Handel? Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. No, ja mam sporo tego. Stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. Potykacz. Broń, tak? Surowce, drut. Kurde, ile tu tego jest? Amunicja. Odkup. Soczewka złomiarza. No to jest proca, tak? Aktywuj. Tu jest właśnie ta proca. Potykacz, proca. Wyrzutnia lin, łuk bojowy, łuk wyborowy. Okruchy metalu. Ja mam 39. To całkiem nieźle, nie? Ja sprzedaj. Broń. Ubiory, modyfikacje. Jak już sprawiłaś sobie potykacz, poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? A ja już myślałam. Ale mina. Handel? Przejmujesz się, że powiem komuś, że handlujesz z wyrzutkami? Nie wyglądasz mi na gadułę, ale różnie bywa. Możesz się nie przejmować. Nikomu nie powiem. Tak też myślałem, ale dobrze to słyszeć. Jedyna osoba, która wie o naszym układzie, to Rost. No cóż, ale on nie doniesie, nawet gdyby chciał. Dla Rosta prawo i obowiązek są wszystkim. Nie wiem, jak to znosisz. Naprawdę nie wiesz, dlaczego został wygnany?
Już mówiłem, nie. Chyba nikt nie wie, co on zrobił. Ale to musiało być poważne, bo dostał dożywocie. Handel? Będziesz później w okolicy, gdybym chciała coś jeszcze? Będę tu. Jak zwykle masz zebrać i przynieść części z upolowanych maszyn. Im będą lepsze, tym więcej okruchu zapłacę. Lepiej dobrze obejrzyj to, co mam na sprzedaż. Kto wie, może mam coś, co dałoby ci przewagę podczas próby. Handel? No i to by było na tyle. Dobrze, powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. Mam co chciałam. Czas Dobra. Spotkać się z Rostem przy północnej bramie. Aby aktywować potykacz... A, czyli tu jest. Czekajcie, jak to jest? Pyk. A, czyli tu się na różne koła przyłączamy. Tak? O, ciekawe. Dobra, celuj w ziemię w pobliżu wroga i wystrzel. Coś takiego. Dobra, no dobra, proszę państwa. Czyli tu mamy potykacz, a tu mamy strzały. Na razie strzały niech będą. Ale dymy, powiem wam naprawdę dymy. I tu jest jeszcze kolebka matki. A tu co jest? Kupię, dobra. To jeszcze bym tą kolebkę matki sprawdził. Tak, to znowu bez matka. Wyrzutek. Proszę bardzo, gapcie się. Jest coś takiego. Taki obszar dla kupców, tak? Kolebka matki. No, powiem wam szczerze. Jestem pod wrażeniem. Może troszkę takie dialogi. Powiedzmy, że nie na takim poziomie jak najwyższe produkcje Naughty Dog. Natomiast jest nieźle, jest naprawdę nieźle. Fajnie się gra i tutaj jak się wdrożę w te maszyny, to będziemy pykać. Teraz już troszkę ustawienia ogarnięte, więc no cudo, lecimy dalej. Łapkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie już jutro. Dajcie znać, jak wam się podoba, piszcie rady. No ale też jak ogarnąłem sobie, myślę, że sterowanie na początku jest dosyć inne niż w takich grach standardowych, więc będzie spoko. Teraz będzie spoko. No i dajcie znaka, czy graliście, czy oglądacie, bo widziałem też po pierwszym odcinku, że sporo osób właśnie teraz gra i zaczęło swoją przygodę. Także piszcie wrażenia i kto dotrwał do końca, niech napisze potykacz. Do następnego. Hej, hej, hej.